Dzień dobry, panie Mariuszu. Jestem córką Józefa Skórnickiego. Mam 86 lat. I dzięki panu udało mi się po prostu dotrzeć do jakichkolwiek wiadomości o moim ojcu, bo urodziłam się w Poznaniu i przed wojną i tatuś poszedł na wojnę i od tamtej pory ja go nie widziałam, więc praktycznie jako roczne dziecko niewiele mogę powiedzieć. Ale dzięki pana informacji, to, że tak powiem, poznałam trochę ojca. I bardzo, bardzo dziękuję za te możliwości. Dziękuję. Dobrze. To ja się może przedstawię na początek. Mariusz Błaszczyk, Polskie Miejsca Pamięci. Jest z nami Norbert Kosałkiewicz. Pierwsze nasze takie nagranie tego typu. Chcielibyśmy opowiedzieć wam niezwykłą historię, jaka się wydarzyła kilka lat temu. No, to co? To może od początku, bo się poznaliśmy z Norbertem zupełnie przez przypadek. Z Norbertem zupełnie przez przypadek w dziwnych okolicznościach w pracy. Może Norbert dopowie, jak to było mniej więcej. Tak, kiedyś była taka sytuacja właśnie, że akurat się spotkaliśmy kompletnie przypadkowo, w ogóle w zupełnie odrębnych częściach dla siebie państwa, że tak powiem. Taki los udało się i tak o, cześć, cześć, o, że fajnie i w ogóle cię spotkać, bo za granicą jeszcze wtedy też mieszkałeś za granicą. Także zawsze to fajniej sobie z kimś po swojemu porozmawiać. No i tak od słowa do słowa, od słowa do słowa. No i właśnie tak się złapaliśmy, że już dokładnie nie pamiętam, jak to było. W każdym razie coś tam wyszło z tego, że oboje się interesujemy, krótko mówiąc, taką historią pradziadków i w ogóle historią Polaków za granicą z czasów wojny i w ogóle. No i ty mi powiedziałeś, że ty potrafisz odnaleźć pewne informacje w tutejszych instytucjach. Ja ci powiedziałem, że w takim razie musimy mieć jakiś kontakt ze sobą, bo ja mam takiego pradziadka, o którym chciałbym coś więcej się dowiedzieć, bo w rodzinie były tam różne informacje na ten temat. Nie wszystko do końca się zgadzało z tego, co się tam zasłyszało. No a z racji tego, że on jest tu pochowany w Wielkiej Brytanii, no to chciałem po prostu, ja tam w miarę możliwości się opiekuję tym jego ostatnim domem, że tak to nazwę. No to chciałem się jak najwięcej o tej osobie dowiedzieć, tym bardziej, że pamiętam go bardzo dawno temu, jako takiego starszego, miłego, uśmiechniętego pana. A jest a twoim dziadkiem, jest porucznik? Józef Skórnicki, tak, tak. I właśnie miałem szczątkowe informacje na ten temat. Wiadomo, tam każdy coś powiedział w rodzinie i tak naprawdę nikt do końca nie o wszystkim wiedział ze względu na to, że to było bardzo dawno temu. To jeszcze był okres komuny w Polsce, więc generalnie rzecz biorąc, co inna osoba w rodzinie, takie miała inne informacje, niepełne, nie do końca było wiadomo, co tam się z tym pradziadkiem działo, gdzie on tam był za tą granicą. Jego córka, czyli moja babcia, miała też cząstkowe tylko informacje, też tej prawdy nie wiedziała, jak się okazało, co w ogóle było no, bardzo, bardzo ciekawą historią się okazało, ale do tego postaramy się zaraz szybko dojść. Mam nadzieję, że dużo tak, nie poucinasz. Tak, za chwilę będziemy kontynuować. Natomiast co więcej, no i tak od słowa do słowa złapaliśmy się, kontakt wymieniliśmy do siebie. No i Potem była cisza pewnie. Zawsze jest tak, że jest troszkę ciszy. Jest chwilę tak, odstępu, bo szukamy. Tak, teraz się dobrze słyszę. Bardzo. Dobrze, dobrze. No i później jest chwila odstępu. Chwila, parę miesięcy pewnie było przerwy, zanim żeśmy coś znaleźli. No nie tak długo. Nie tak długo to trwało, dlatego że ty mi powiedziałeś dokładnie, gdzie należy uderzyć, do jakiego urzędu, co zrobić i tak dalej. Gdzie się zapytać, to już było bardzo dużo.
w międzyczasie odkopałeś w jakichś swoich tajnych archiwach, ja nie wiem, pewne informacje na ten temat, co mnie bardzo zaskoczyło, nie tylko mnie, ale całą moją rodzinę generalnie, no a najbardziej właśnie moją babcię, czyli jego córkę. Tak, i te informacje, tutaj dopowiem, te informacje były zupełnie znalezione przez przypadek w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Na ich stronie pojawił się wpis, że otrzymali listy Józefa, porucznika Józefa Skórnickiego z obozów Murnau do tak zwanej, i te listy przychodziły do pani Borówny, która podawała się za mateczkę, wysyłała książki, wysyłała jakieś troszkę żywności, kontaktowała się z rodziną. Czy przypadek właśnie był podany, właśnie był, że te listy, korespondencja ta z tej przyjaźni Józefa Skórnickiego z panią mateczką Borówną znajduje się w archiwum, dotarła, chyba tam syn przekazał, czy rodzina przekazała te listy właśnie do archiwum, i tak przez przypadek trafiliśmy na to, że Józef Skórnicki właśnie kontaktował się w czasie wojny, w czasie pobytu w obozie w Murnau ze swoją rodziną. Tak. Tak, i mało tego, ta korespondencja powstała, bardzo dużo pisał tych listów i opisywał tą swoją historię, generalnie rzecz biorąc, wtedy w tamtych latach, jak to wyglądało, że musiał z Polski uciekać i no i taka generalnie bardzo smutna była ta historia właśnie, że no, groził mu generalnie ten wyrok śmierci za niewykonanie tego rozkazu, bo miał poddać swój jakiś tam pododdział, już nie pamiętam, czy Niemcom, czy tym drugim. W każdym razie, ja nie wiem, czy ty pamiętasz dokładnie, jak to tam wyglądało, ale nie. No, musiał właśnie uciekać z Polski jak najszybciej, żeby go nie zabili, no, w tamtych latach. No i wtedy do tej swojej żony, która już miała malutką córkę, właśnie powiedział, że chce, żeby wyjechać razem, ale niestety tamta strona postanowiła, że jednak zostanie. No i tak się wszystko rozsypało, nie? I później on trafił do tego obozu, do Niemiec, no i pisał właśnie te listy do tej mateczki, opisywał to wszystko i tak dalej, że tęskni, i takie tam różne historie na temat tego dziecka swojego, czyli mojej babci, swojej córki. No i to wszystkie te listy, właśnie o których powiedziałeś, trafiły do tego muzeum. I dzięki temu mieliśmy możliwość no, rozczytania tego, że no, że właśnie on bardzo chciał mieć kontakt i tęsknił właśnie za córką swoją, ale tak to się poukładało, że nie mógł wrócić. No a z kolei moja babcia, czyli ta właśnie jego córka, miała trochę inne informacje od swojej mamy na ten temat, także można powiedzieć, że na w chwili obecnej ma, no jest leciwą kobietą, na to poprzestańmy. W każdym razie dowiedziała się no takiej, można powiedzieć, prawdy, nie? Jak to wyglądało. No, a już jest niestety w takim stanie zdrowia, że już nie jest w stanie pojechać, wsiąść samolot i polecieć do ojca swojego na grób nawet, nie? Naprawdę to informacje, wasza rodzina nie posiadała żadnych informacji konkretnych. Dopiero jak zaczęliśmy, zaczęliśmy odszukiwać, sprawdzać różne tam swoje strony, nagle zaczęło się pojawiać dużo tych informacji właśnie po tym archiwum, które tych jeńców wojennych z Łambinowic. Tak, to w Polsce co było, nie? No później też mi tam podałeś, żeby jeszcze napisać do tutejszego, taki odpowiednik jest jak... Ministerstwo Obrony Narodowej. Takie połączenie z IPN-em, takie archiwum, no to brytyjskie, nie? No i tutaj też wyszło sporo tych dokumentów takich właśnie na ten temat, jak to tam mniej więcej wyglądało. Przysłali całą, to akurat trwało, no bo to już zależało to od tutejszego urzędu, a wiadomo jak jeszcze to były czasy... tego ciężkiego okresu na świecie, gdzie po prostu była zdalna praca zazwyczaj, więc to wszystko się bardzo opóźniało. No i cóż, i to chyba czekałem na to ile, pół roku, pamiętasz tak mniej więcej? Chyba dłużej. No. Ale dostałem wszystko, wszystkie te listy, to wszystko, cała dokumentacja, jakieś tam te zapiski, gdzie tam
jakieś zdjęcia. No naprawdę bardzo ciekawa historia. I ale to jest parę wątków, tak trudno mi skupić się na jednym, bo tak naprawdę między nami tu się wytworzyło parę wątków. Bo to się działo latami tak naprawdę, nie? Tak, a ja nie chcę tu, wiesz, wszystkich bardzo zanurzać tą opowieścią jedną taką smutną, bo była i wesoła też taka właśnie, że no my ten kontakt mamy jakby do dzisiaj, bo bardzo się okazały tam właśnie takie historie, że no zresztą ty sam może powiedz. Historie okazały się takie, że zupełnie przez przypadek Józef Skórnicki urodził się z tych dokumentów z Ministerstwa Obrony Narodowej z Anglii. Jak właśnie Norbert wysłał mi te dokumenty, skany. Okazuje się, że Józef Skórnicki urodził się na Śląsku, gdzieś tu nieopodal, gdzie mieszkam. No i szok. Szok, że w ogóle, bo to jest mała miejscowość, mała dzielnica i w ogóle to tak naprawdę... A ty przypadkowo tam zjechałeś do Polski wtedy, tak. Akurat do tej... I akurat w tym miejscu, akurat w tym miejscu Józef Skórnicki się urodził. Ślązak, tak. Bankowiec, tak, bo skończył studia handlowe w Poznaniu, później wyjechał z tego wszystkiego, co ty pokazywałeś z tych dokumentów i to, co mieliśmy, to się okazało, to tak wyglądało, jakby właśnie ze Śląska wyjechał do Poznania, tak? Tak. Ukończył jeszcze przed tym studiami jakiś kurs kadetów w Radziwiczu, z tego, co pamiętam. I pracował jak w Państwowym Banku Rolnym. I tak naprawdę tak. Z tymi chyba bankami i z tym ekonomią to miał do czynienia chyba później już do końca życia Tak, bo on później jeszcze w Stanach Zjednoczonych był przecież, bo później jakby za długo by opowiadać, ale generalnie bardzo długo też bardzo dużo czasu spędził ogólnie, no wiadomo, w tej Wielkiej Brytanii tutaj. Tutaj właśnie, bo to taka chronologia, po obozie w Murnau nie wrócił do Polski, bo się bały, że... Tak, on spotykał się czasami, nawet jak ktoś tam z Polski się chciał spotykać, to jeździli tam za granicę, gdzieś się spotykali pokątnie, że tak powiem, po różnych państwach. Tylko nie w Polsce. No, nie wrócił do Polski. Tak. Córka z żoną została w Polsce, nie chciała wyjechać za granicę. On trafił do obozu przesiedleńczego w Wielkiej Brytanii. De la Mare. No. Tam też są te listy. To już nie ma dzisiaj tego. Szlachton zaginął dzisiaj. Tak, tam jest, w tym miejscu jest chyba teraz park. Tak. Z tego obozu też pisał listy właśnie do tej mateczki, do tej pani Borówny. No i z tego wszystkiego wynika później, że z tego obozu przebywał chwilę w Londynie. Są zdjęcia właśnie od ciebie, które dostałem, bo on też był harcerzem, tak. Oprócz tego, że był ekonomistą. Tak. Może coś o tym harcerstwie, może wiesz więcej. No to wiem właśnie tyle, że jeszcze dowiedziałem się, powiem ci taką ciekawostkę, że podobno to mi powiedział właśnie mój dziadek, czyli mąż tej mojej babci, że podobno są jakiś tam plecak jego, tylko nie wiem skąd on ma takie informacje, ale w każdym razie gdzieś w Londynie w muzeum chyba jeszcze można się starać o jakąś mapę, jakieś tam jego tam jakieś gadżety, asortyment, że tak powiem, który tam miał, to gdzieś tam jest to w muzeum tak samo. On generalnie z tego, co też się dowiedziałem, ale nie mam na to potwierdzenia na chwilę obecną jeszcze, to był w tej grupie prezydentów na uchodźstwie, którzy byli, nie? Bo i był ze świętej pamięci Ryszardem Kaczorowskim, między innymi, nie? Bo tam i na zdjęciach też są. Tak, tam się pojawia właśnie, ja też nie wiem, w jakiej roli on tam się pojawiał, bo też jest jedno zdjęcie, które z jakiejś książki znaleźliśmy, że Józef, porucznik Józef Skórnicki pojawia się właśnie z byłym prezydentem Kaczorowskim na jakimś zlocie harcerzy. Tak, to było we Włoszech, oni polecieli do Como, to był 46 rok, z tego co tam pamiętam. No. Tak to wygląda, jakby oni jakieś rozpoczynali coś, jakieś zgrupowania harcerskie w Wielkiej Brytanii, coś takiego. Później się pojawia też to zdjęcie, które mi wysłałeś z prezydentem Zalewskim, że stoi właśnie Józef Skórnicki z tyłu. Rozszyfrowaliśmy dokładnie te nazwiska mniej więcej tych osób, które tam stoją. I tam zresztą na tyle fotografii też... A, w ogóle to ją pokażemy. Jeżeli pozwolisz, to ją pokażemy. Nie będziemy... Oczywiście. To jest zlot harcerzy chyba 47. Ale to jeszcze potwierdzimy tutaj na tym zdjęciu.
Ale o harcerstwie tak, generalnie jakoś za dużo informacji o poruczniku Skórnickim nie mamy, nie? Tak, tak. No ja tutaj też dostałem informację, żeby może zapytać się w Związku Harcerstwa Polskiego gdzieś w centrali, tu po prostu wiesz, w Wielkiej Brytanii, ale to wszystko wymaga czasu i poświęcenia na to wszystko. Każdy jest tutaj z nas zaganiany, no wiesz jak jest, nie? Ale na pewno się też postaram dowiedzieć coś, no bo to ciekawa historia, bo później ja nie do końca wiem jak to się stało, słyszałem, że starał się tutaj o pobyt już taki docelowy w Wielkiej Brytanii, ale z jakichś tam względów, jak to się wszystko, ten prezydentura na uchodźstwie, to się wszystko porozsypywało, to ja nie chcę powiedzieć, że go wygonili, ale że coś się stało takiego, że po prostu nie pozwolili mu tu dłużej zostać już. No i kierunek Stany Zjednoczone i tam założył, z tego co wiem, tylko nie wiem do końca, czy to był bank, czy to była kasa pomocowa dla jakichś tam ludzi, właśnie bankowe tam rzeczy robił. No i później bardzo się zżył z całą, jakby to powiedzieć, prezydentem. Lokalną Polonią. Tak, z lokalną Polonią, tak. I to, ale jakie to miasto było? Później, dobre pytanie. Nie pamiętam teraz, jakie to było miasto. A nie chciałbym przekłamać, wiesz, nie wiem. Nie wiem teraz, musiałbym sprawdzić. W każdym razie tam, mam na zdjęciu to. Zaraz ci powiem, bo mam to na zdjęciu, to będę mógł ci zaraz powiedzieć. Natomiast co, jeszcze nie do końca też wiemy jak to się stało, że co, już mówię, nie do końca wiemy jak to się stało, że na przykład był w środowisku prezydenta Ronalda Reagana tak samo. I też nie wiem do końca jak to tam było, czy on tam razem z, bo ożenił się drugi raz, tam po wielu latach będąc i tam we dwójkę oni, nie wiem czy oni tam w tym Białym Domu mieli też jakieś kontakty swoje czy coś, w każdym razie politycznie tam był jakoś powiązany, bo no mamy różnego rodzaju zdjęcia takie prywatne, niepublikowane właśnie prezydenta Reagana, nie, z autografem jego osobistym. Tak, i to z tego co tam pamiętam, to widziałem podziękowania. Wygląda na to, że on wspierał kandydaturę Ronalda Reagana jakoś tam w wyborach. Tak, tak. No tak było. Tak, a ja ci powiem tutaj, bo przekładam sobie te zdjęcia. Gdzie to? O, mam tutaj. Mam to zdjęcie i to jest Główne Biuro Polskiej Robotniczej Kasy Pomocy. 7 ulica. O masz, ale nie mam. Nie mam więcej nic, jakiego miasta. Tylko mam 29E, 7 ulica. 29 wschód, nie wiem. Nie wiem gdzie to było za miasto. No ale w każdym razie no, był, że tak powiem, w tym kręgu bankowym cały czas się obracał, nie? I oprócz tego właśnie no, politycznie jakoś tam też żył sobie i później stamtąd chciał wrócić ze Stanów właśnie do Wielkiej Brytanii, ale tam wynikły jakieś właśnie też problemy związane właśnie z tą całą jego historią i pojechał do Wiednia, do Austrii. No i tam był, tam była ogólnie w tamtych latach Wiedeń, Austria, to była taka ostoja dla tych ludzi, nie? Także oni tam sobie wszyscy się zjeżdżali, no i cóż, i później już na takie naprawdę ostatnie lata przeprowadził się, udało mu się do Wielkiej Brytanii, bo chciał do Wielkiej Brytanii i tu właśnie jest pochowany, nie? Tak, i pochowany jest na cmentarzu Highgate East w Londynie. Tak, tak, tak. Na tym starym cmentarzu. I nie wiem, czy jest się czym chwalić, że obok jest. No raczej, czy nie ma się co chwalić, ale w bliskiej odległości jest grup Karola Marksa. Karola Marksa, nie? Tak. Także lokalizacja jest ten. No, takie powązki tutejsze brytyjskie. Taki poważny cmentarz dosyć. No, pochowany jest
nie pamiętam, Jarosz, Zbysiu Jarosz. Zbysiu Jarosz, absolwent Wydziału Ekonomii, Uniwersytet w Londynie. Tak. I tutaj w tym temacie też za dużo nie wiemy, nie? Nie wiemy, tak, tutaj nie wiem, kto to tak, tak naprawdę był, nie? Nie wiem czasem, czy to nie są, wiesz co, mi się wydaje, że to są ze strony właśnie jego żony osoby, nie? Z którą on był. I teoretycznie ta jego żona teoretycznie też już z racji wieku no chyba nie żyje, ale, ale też nie mam informacji nic na ten temat. Też ciekawostka taka, powiem wam, że kiedyś zostawiłem, w ogóle chciałem się dowiedzieć coś więcej na temat tego, kto się opiekuje tym grobem i tak dalej. I rozmawiałem z takim zarządcą tego cmentarza tam, ale powiedział mi, że ogólnie rzecz biorąc nie ma możliwości za dużo się dowiedzieć tutaj w Wielkiej Brytanii na ten temat, bo to wygląda prawo tutaj tak, że ty kupujesz sobie grób już do końca i tyle, i cmentarz się tym opiekuje i tak naprawdę nie wiadomo, jak to wygląda organizacyjnie. Kiedyś zostawiłem taką zafoliowaną, specjalnie zalaminowaną kartkę z informacją, że jeżeli ktoś właśnie by, nie wiem, przyszedł na przykład i chciał jakiś kontakt nawiązać czy coś, to że ja też tutaj jestem, mieszkam i fajnie by było się poznać, ale kartka znikła, cisza, także trudno powiedzieć. Czy przez przypadek, czy ktoś zabrał? Nie wiadomo, nie wiem. Może ktoś jeszcze jest z tamtej strony i nie chce kontaktu, wiesz jak jest, różnie bywa, nie? Może ktoś będzie nas słuchał przez przypadek i może będzie wiedział coś więcej. Tak być. Bo może, z tej całej historii porucznika Józefa Skórnickiego i tak dużo, że tak powiem brzydko, wyrwaliśmy, bo było bardzo mało tego, nie? Tak, tak. Nie, no bardzo dużo jest. Dzięki temu, że w ogóle się udało jakoś nawiązać, ale tak naprawdę jest to taka historia na dosyć długą rozmowę, jakby ktoś był zainteresowany z taką opowieścią, która nie jest do końca wesoła. Bo naprawdę jest ruszająca i no i cóż, i fajnie, że nam się udało spotkać, bo udało się trochę faktów na ten temat zgromadzić, przedstawić przede wszystkim córce jego, czyli mojej babci, jak to tak naprawdę wyglądało wszystko, włącznie z dokumentami, z tym jak pisał do niej nawet. Była przecież możliwość, pamiętasz, po części dzięki wam, tobie, kontaktu właśnie z synem tej mateczki, który znał też historię od tamtej strony, bo jego mama, ta mateczka, do której on pisał te listy, no, rozmawiała na temat właśnie jego z tym swoim synem i była taka możliwość też, rozmawiałem z moją babcią, dostałem zielone światło z muzeum, że ten pan może wyraził zgodę na kontakt po prostu mojej babci bezpośrednio do niego i numer telefonu dostałem prywatny do niego i przekazałem mojej babci, ale moja babcia się trochę bała tej rozmowy, tej całej prawdy, może trudno powiedzieć, no w każdym razie po tylu latach, nie? Po tylu latach, no także z tego co wiem, do dzisiaj nie zadzwoniła, no pozostaje mi to tylko uszanować, wiesz jak jest, nie? Tak, no i to taka niesamowita, jedna z takich niesamowitych historii, które nas gdzieś, bo często mnie się ktoś pyta, jak to jest, że ty, jak to jest, że zajmujesz się takimi sprawami, jak to w ogóle do was trafia, nie? Bo to tylko nie do mnie trafia, bo tutaj jeszcze działają różni, wiele osób, ale to jest niesamowite, że to wszystko jest przypadek i to nie jest tylko ta historia, tych historii jest mnóstwo. Dlatego już nie lubię się tak pokazywać publicznie i prowadzić takie rozmowy. Nie urodziłem się takim jakimś wielkim mówcą, ale ja te historie tylko można opowiedzieć właśnie w taki sposób. Tego nie da się, nie da się tego opisać na kartce A4 czy dwóch kartkach A4. Po prostu tego to najlepiej to opowiedzieć własnymi słowami, jak to było i to daje jakiś obraz wtedy, taki tak, realny, tak. Nie? Może ktoś będzie, słuchając tego, jak tam będziesz jeszcze rozmawiał z różnymi ludźmi,
ktoś, kto jest w temacie zainteresowany, może ktoś będzie też coś wiedział na ten temat, się ktoś odezwie. To jest taka ciekawa historia, wiesz, to no. Tak to wygląda, no, nie? Tam także. Troszkę ominęliśmy kilka takich szczegółów, bo tam jeszcze znaleźliśmy w Murnau też są skany zdjęć, które zostały znalezione, z tego co pamiętam, gdzieś w poddaszu chyba. I są skany tych zdjęć. Tam też znaleźliśmy twojego dziadka Józefa na tych zdjęciach gdzieś tam. Tam był teatr i on akurat z jakąś grupą, nie? To tak specyficznie, bo ten twój dziadek też miał okulary i go łatwo było rozpoznać gdzieś w tym. Przeglądałem wtedy wszystkie te zdjęcia i patrzę, jest, znów jest, nie? Józef. Tak, ale no. Tak, właśnie fajnie, że to się udało, bo naprawdę bardzo mało informacji było przez to, że no, zmuszony był wyjechać za granicę, to tak naprawdę bardzo trudno było coś więcej się dowiedzieć. No, nie było wiadomo skąd, nie było wiadomo jak. No co, jeszcze powiem ci taką fajną rzecz, że jeszcze jego córka, że tak powiem, bo przecież nie było nawet, nie miała możliwości zdjęcia, bo na grobie nie było zdjęcia pradziadka przecież, nie? Więc przekazałem to, no i zrobiła mu taki, że tak powiem, już pośmiertną niespodziankę. Zorganizowałem mu bardzo ładne zdjęcie, no i ma, ja dostałem, pojechałem za wiozłem, przykleiłem i już ma zdjęcie jak trzeba. Czyli jest zdjęcie. Odtór. Tak. No tyle tylko mogła zrobić, wiadomo, nie? Tam jak byłem, to wiadomo, przez telefon pokazałem, jak to wygląda, no ale już jest za późno na takie odwiedziny, niestety, także. Tak, ale to i tak jest super, że udało nam się tam parę rzeczy jakieś naprostować i historii, pewnie. Pokazać trochę. Ludzie nie mają świadomości. Ludzie nie mają świadomości, niektórzy przez wiele, wiele lat żyją w jakiejś tam swojej wiedzy, która się okazuje względem dokumentów no, odmienna niż była. I to nawet nie chodzi tylko tu o ten konkretny przypadek, ale jestem przekonany, że tak wiele przypadków jest. Więc tak, ja tutaj nie będę opowiadał. Tak. Też było kilka takich sytuacji, że się gorąco człowiekowi robiło, także. No. Także naprawdę fajnie jest czasami, jak ktoś by miał jakąś taką ochotę skorzystać właśnie z waszej fundacji, żeby sobie odszukać informacje na temat swojego przodka, przodków, to warto skorzystać, bo macie swoje kanały. I szczęście małe, dużo szczęścia, wiesz? I dużo szczęścia. Dużo szczęścia. No tak. Szczęście. Ale to jest takie powiedzenie, że dobro wraca, wiesz, karma, nie? Jak człowiek w życiu jest okej, to i wam jest okej wtedy. Historia Józefa Skurdzickiego jest opowiedziana. Mam nadzieję, że się podobało, ale jeszcze mam tak kilka... W wielkim skrócie, ale chodziło o to, że dzięki wam właśnie można skorzystać z tego. To jest bardzo ważne, bo człowiek nie wie, do kogo się zwrócić, nie? A to wystarczy po prostu zwrócić się do was i wszystko zaczyna działać. No. Także tak. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę www.pmp.org.pl. Norbert też poleca pewnie tą stronę, bo on ogląda, werbuje cały czas. I ten, no i co? I dziękujemy wszystkim za uwagę. Do usłyszenia i zobaczenia. Mam nadzieję już w następnym jakimś takiej rozmowie. No i to tyle. Tak jest. Kłaniamy się. Dziękuję. Dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia.